Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play PlayStation Move Heroes, odcinek drugi. A jesteśmy w Metropolis, jak widzicie. O nie, mamy tego za dużo, więc skoro mamy tu po jednym, tylko nie mamy tutaj misji zrobionej, więc zaczniemy może od tego. Synchronizacja może by się przydała. Prawo, lewo. Pyk. O, teraz będzie świetnie. Więc dobra, mamy tak. Zaczniemy klankiem. Jeden właściwie, co teraz mogę powiedzieć jeszcze. Ale no. Zresztą drogą była też mała rozmowa w komentarzach o voice actorach, do której ja też się przyłączyłem. Technicznie rzecz biorąc, jest to pierwsza gra Ratcheta. W sumie pierwsza gra tych wszystkich franczyzy spolonizowana. Jeszcze to było przed czterech za jednego w przypadku Ratcheta. Było już to po Jacku i Daxterze, co jest według mnie dziwne, bo w Zaginionej Granicy był pan Cezary Pazura jako Daxter. W tejże grze nie ponawia swojej roli, ale na przykład już w PlayStation Move Heroes, PlayStation All Stars Battle Royale, pan Pazura znowu jest Daxterem, co jest według mnie dziwne bardzo, że w tej grze go nie ma, bo według mnie on był bardzo dobrym Daxterem. Raczej był, z tych dwóch to był najlepszy. Do Ratcheta to już są zupełnie nowi aktorzy w czterech za jednego na przykład. I tamci są zdecydowanie lepsi. Ci filmowi no jeszcze jakoś ujdą, ale zdecydowanie w następnych grach jest dużo lepiej, jeśli chodzi o Ratcheta. Dodatkowo jeszcze jest Sly. I Sly to jest bardzo ciekawe, bo ponieważ Sly'a voice actorzy właśnie są z tej gry wzięci do czwórki. Co jest bardzo fajne, bo według mnie ci voice actorzy bardzo pasują. Więc jak się dobrze spisali, to ich wzięli do czwórki i było fajnie. Trzeba się zastanawiać też, po co są te X-y. Bo mówi się, że to mnożnik, ale właściwie czego to jest mnożnik, jak kryształu dostajemy tyle samo? Otóż są to mnożniki punktów. Za punkty dostajemy technicznie rzecz biorąc nic właściwie. Na dobrą sprawę. Ale jak gramy na przykład na punkty, to się przydaje. Więc tak. Teraz gramy tak jakby w obrona bazy. Haha, załoga Q. All over again. I musimy bronić właśnie tych kapsuł. I są bardzo trudne do obronienia. Bo zdecydowanie PlayStation Move tutaj się nie spisuje do celowania, jak i do wszystkiego innego. Dobra, oni zaczynają atakować nam kapsuły. Musimy ją obronić. Przez co możemy też używać tych wyskoczni, które są bardzo pomocnymi skrótami. Swoją drogą nie pamiętam, czy to była ta. Oh no. Nie mogę przegrać po prostu pierwszego wyzwania, ale zaraz do tego pierwszego wrócę. Do zielonego. Hello. O, tu już było bardzo niebezpiecznie. Nie pamiętam gdzie. Chyba była tam na górze gdzieś złota śruba. Ale głowy nie dam.
Nie będę się starał, żeby to robić 100%, to może być jasne. Ale fajnie by było zdobyć też tak z braku laku. Chociaż w sumie i tak już chyba w jednej planszy nie zdobyłem. I oczywiście zapomniałem się w ogóle spytać was w poprzednim odcinku, czy dobrze mnie słychać, czy nie słychać mnie po prostu źle, czy chcecie, żebym coś poprawił na przykład. No, żebym podniósł trochę, nie wiem, mikrofon, przybliżył go jakoś do siebie jakimś cudem. Żeby po prostu lepiej mi było słuchać, bo nie ukrywam, że jest dosyć trudno z tą grą. W najgorszym wypadku po prostu będę musiał zrobić to post commentary. A i broń tak działa tutaj, że jeżeli dotrze do krytycznego stanu, to musi trochę ochłonąć. Jeżeli, nie wiem, graliście raczej tylko na Cracking Time i graliście w minigierkę My Blaster Ram is Hot, powinniście wiedzieć, co to jest. Dobra. Niestety nie znaleźliśmy śrubki. W sumie już nawet nie pamiętam, gdzie się zdobywa, jak ją zdobyć. Ale dobra. Tu jeszcze mam wszystko zablokowane, więc musimy tutaj. I będziemy teraz biczem atakować. Batem, biczem, whatever. O, pokażę wam. Nie chcę. Tak mogę chyba. O, zmień kostium. Tak wygląda kostium. Czy to swoją drogą śmieszne jest to, że też mają inne usta. Wspaniale. To jest. Nie wiem. Chciałem tak to tylko zaznaczyć, że mają po prostu inne wyrażenie twarzy. Tak to nazwę. Dobra. Teraz. Basę będziemy atakować. To jest chyba moja ulubiona gierka. Bo jak byłem mniejszy, jak po raz pierwszy dostałem tą grę, to się bawiłem w Indiana Jonesa. Indiana Jones spotyka Ratcheta i Clanka. I myk, możemy tak robić. Swoją drogą, bardzo tą grę lubię. I gdybym miał wybierać, to zdecydowanie chciałbym kiedyś widzieć jej sequel. No bo to jest taka idealna rzecz na różne takie eksperymentalne rzeczy PlayStation. No teraz ładujemy Beach, dzięki temu. Może lepiej będę mówił Bat, bo Beach się źle kojarzy. W szczególności mi. O, możemy taką eksplozję małą zrobić. Wow! Rozwal czerwone skrzynie i zrób wielkie buty. Zniszczmy je. Ale wracając jeszcze. Na przykład na PlayStation VR sądzę, że fajny sequel by mógł być, bo PlayStation VR i używa PlayStation Move. No i no VR, więc na przykład tak wejść 100% w skórę Ratcheta, to jak dla mnie to byłby must have. Jakby mnie jeszcze było stać na PlayStation VR, bo jak na razie na PlayStation VR to sądzę, że nie ma jakichś bardzo ciekawych gierek poza tym dymkiem technologicznym. The Haste to bodajże się nazywało, to jest dla mnie bardzo ciekawa giera. Na to za PlayStation VR, a poza tym. Dobra, teraz się uczymy rzucać przeciwnikami. Utrzymując te. Wypróbujmy super uderzenia. Okej. Teraz będzie fajnie, musimy nalować. I myk! Więc na razie mnie tylko to The Haste. Dlaczego było na PSVR, nie wiem. Nie wiem, jak ktoś grał, to może mi powiedzieć, jakie tam są jeszcze fajne gry. No ja tylko no, oglądałem, nawet PS4 nie mam, więc. A i jeszcze to. Jak to się nazywało? Robinson. Robinson też mi się bardzo podobał, ale to chyba też się. Jako nie wiem, demko technologiczne. No to praktycznie jest No Man's Sky, tak? Z gameplayu zauważyłem. Taki niby No Man's Sky. I to przypomina. Tylko, że nie możesz iść sobie na inne planety. Czy coś.
Ja chyba No Man's Sky ma wsparcie na PSVR? Nie wiem, jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to... To mi też fajnie, bym nie używał tego. To chyba tyle właściwie. A, jeszcze to jest od Insomniac. Jest jakaś gierka na PSVR. To chyba też w sumie było fajne. Nie pamiętam już tego gameplay, ale... Pamiętam tylko, że mi się podobało. Z takie, nie wiem, gierki mi się podobają na PSVR. Póki nie zrobię czegoś, nie wiem, lepszego. A na pewno wkrótce zrobię, bo tyle czasu zapowiadali to PSVR, tyle czasu to robili, a no gierki jak na razie... No to jest taki start platformy, no typowy start platformy, że najpierw niezbyt dobrze się te gierki trzymają, a później świetne giery wychodzą. Tak też było na przykład z PS4. A obecnie jest tak ze Switchem. Switch bardzo dobrze teraz się trzyma. Na początku, no, pamiętajcie, że na początku było chyba z 5 gier tylko. I co najszybciej sprzedająca się konsola Nintendo, ale to chyba bardziej przez Zelda, co sądzę. Dla tych, co chcieli w Zelda bardzo. Aha, tak. To Gravitron. Nie będę też wam tłumaczył, co to jest Gravitron. Gravitron to po prostu... No dobra. To taka pseudo-bomba, która wam daje... pseudo-bomba, która... zmusza przeciwników do tańca. Nie wiem, śmieszne jest dla mnie, dobra. Ja już w szczególności wsadzę Future. Znaczy, no wsadzę Future, no bo tam ona jest, ale no... Wiecie co chodzi. Znaczy, fakt faktem, że... niezbyt na przykład Toss of Destruction to używałem, ale... Still. A, i zdobyliśmy śrubkę. Jej, złoty medal! Szybko to idzie. Nie mam... dostatecznie widoku, więc prawdopodobnie będę się oddalał od mikrofonu, żeby zobaczyć, ile to już trwa. W sumie teraz to zrobię. 12 minut, ale to spoko, jak na razie. Znaczy, nie skończę teraz Metropolis. Jeszcze trochę tych zajęć zostało. Ale... zawsze coś. To co najpierw? Co z rakietami? Z pistoletem czy bat? Tu jest jeszcze coś. Co to jest? Kręgle. O, to sobie w kręgle zagramy. To jest właśnie fajne, że mogę mieć wybór. Co najpierw chcę zrobić, a co później chcę zrobić. Bardzo mi się to podoba. Ale dobra. Jadymy. Start. I śmieszne jest w ogóle... Nie wiem, czy to jakiś filtr po prostu nakładają na te postacie. Ale no, gra bardzo przypomina, bardzo chyba są małe rozdzielczości ikonki postaci, jak oni tak wbiegają. Bardzo mi to, nie wiem, wygląda na małą ikonę stu. O! Przypadkowo walnąłem mikrofon, przepraszam. No, ale będę chciał tą śrubkę stawić. Okej? Okay. Yes! Nice. Aha, chciałbym coś sprawdzić. Jak ktoś ma tą grę i gra przez HDMI, no ja jak na razie nie mogę, mogę tylko z komponentów, to czy ktoś mi może powiedzieć, czy ta gra może działać na 1080p? Chociażby przez skalowanie jakieś. Bo... no, przez komponent to ja no... max mogę... gra tylko się w 1080p. W 720p odpala. Jak ktoś byłby taki pomocny i mógłby mi powiedzieć, byłoby fajnie. Kurde. Jeszcze 8 klatek. Pyk. Twoi kibice za nie mówili. Aha. Teraz ciebie trzeba rozwalić, nie? Okej, to było łatwe. That was easy.
Jakie slow-mo! Ja cię kręcę, niebo ręce. Teraz zrobię jakiś... Nie wiem, czy ja jakoś źle skalibrowałem, chyba. Mowa coś sądzę. Kurde. Kurde. Źle, złe mam wyczucie. Ale fajnie, że mamy nieskończoność kręgli. Znaczy kręgli. nieskończoność mamy... Yes! Nieskończoność mamy... Czego mamy? Tych kul. Dragon kul. Jej! Złoty medal. Znowu! Większość tutaj na pewno będzie złotych medali, a już w szczególności w Metropolis. Metropolis to chyba będzie praktycznie 100% złotych medali. Bo one są strasznie łatwe. W Metropolis, bo w Haven City i w Paryżu już mogą być małe problemy. A już takie 100% problemy mogą być w... Jak się to nazywa? To planeta? Glibertopia. Na Glibertopii mogą być już duże problemy. Dobra, tu mamy coś. Wszystko mamy zablokowane. Gadniemy. To tak. A wezmę sobie to. Dobra, klank. Myk. To jest uwalnianie rakiet. Nie, to jest uwalnianie rakiet, czy. Czy co? I cały czas mi się mylą te ikonki. Chociaż długo gram w tą grę, to. Rakiety. No tak, to jest uwalnianie rakiet. Gdzie była złota śruba tutaj? Ona chyba była za jakimiś tymi... Nie wiem co... Bramkami. Nie pamiętam już. Mam takie... Tylko malutkie obrazy, gdzie to mogło być. O, dobra, teraz mam nową spływę. Zapomniałem o niej. Teraz to jest takie... Wyrzutny kul. O, dobra, tyk. O. Wiedziałem, że była za tym. Wiedziałem. Więc to jest taka wyrzutnia kul. Ona sprawia, że no, wyrzucamy kulę. Jako broń, kule wybuchowe. Jakby się ktoś pytał, nie, postaci nie mają żadnych... ekskluzywnych broni. Znaczy wygląd się tylko różni. Na przykład no Ratchet ma swój klucz. No w tych normalnych walkach, że to się nazwę. Jack ma... W sumie to nie wiem co. No Jack, już nie pamiętam. No i Clank ma... No i Slime ma ten swój patyk. Z jakąś dziwną końcówką. Też nie wiem, jak to się nazywa. Przepraszam, nie grałem zbytnio w Psycho-Pyra. Grałem tylko w demko czwórki na Wicie. Ale spokojnie, trylogię chcę kupić i czwórkę, bo bardzo mi się podobało wtedy. Trylogię HD, że czasem. Jakby kto nie wiedział. Rozwalam to po prostu wszystko, żeby jak najszybciej dać im tą energię potrzebną. Serduszko i pyk. Dziękuję. Nie wiem, czy te mnożniki coś dają jakiegoś potrzebnego w tym w tych poziomach. Poza punktami, rzecz jasna. Poza punktami to oczywiście wiadomo, ale na przykład... Nie wiem, czy to więcej mi kryształów daje? To w sumie było takie trochę RNG. Zbytnio. Dobra. Pyk. Jestem w sumie ciekaw, jak się nazywa ten przycisk na mówie. Taki z zigzakiem. Tak z pseudo błyskawicą.
No bo wiem, że ten tylny się nazywa T po prostu, ale... A ten zigzag to nie wiem. Przycisk move? Bo to jest też ikonka move'a, tak? Tak, o, taka sobie ikonka, a... Coś się inaczej jakoś nazywa? Nie mam pojęcia, że... Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko, że jest. No traf to. Dzięki. No niech zwiększony, jeee. Yeah. Pyk. Jest. No to zaraz się to powinno napełnić. Pyk. Pyk. No. W sumie za mnie bym mogła... A, nie chcę się. Gimnastia przeciwnika. Nieprawda. Aktywuj przycisk, aby otrzymać premię. Spoko. Kurde, jak premię dostanę. Jak mi dadzą więcej hajsu. Taka premia na YouTubie, że dostaję więcej hajsu. A. Jaka może być premia z 2 centów? To może być niezłe. Ale kolejny złoty medal. Śrubka znaleziona. No i bardzo fajnie. Ile jest tu już? 21 minut. No to tak chyba ze 2 zadania jeszcze mogę zrobić. Sądzę. No bad. No bad. Ha ha! Ale śmieszne. Haha, śmieszne. Pozdrawiam ludzi z Discorda. A już w szczególności PKS-a. On wie, o co chodzi. Aha, śmieszne. Dobra. Teraz bot i znowu musimy te smocze kule rozwalić. Smocze kule. Smocze kule. Ale żart po prostu. Ona pierwsza rozpoczęta. Wii. I nawalamy we wszystko, co się rusza. God damn it. Na serio. Ja gram teraz po prostu tak, że macham po prostu obok twarzy sobie tym move'em. I to jest ludzie skill. Aha, już wygrałem, dobra. To jest bardzo proste. O! Kurde, chciałem jeszcze to zrobić. Zdobyć, nie zrobić. Nie pamiętam, gdzie tu jest złota śrubka. To jest najgorsze. Otóż załaduję. Bang! Uwielbiam to robić. Dobra, gdzie jest jeszcze? Śrubka prawdopodobnie będzie na końcu. Gdzieś na końcu musi być. No bo tam nie... No w sumie tu się nie rozejrzałem, to też muszę przyznać. O, świniak Mlemer. Przylazł. Patrzcie, jaki świniak. Na pewno się... Nie! O tych! Życie! Jest Noelo, jak to niektórzy mówią. Życie, jest Noelo. Oni to mówię! Życie, jest Noelo. O, jeszcze nożnik sobie. Nie, tam jest... Damn it! Damn! Not here! Pyk. Tu jeszcze jest. Tu już nic nie ma. O, błagam, że tu wszyscy przyjdą tak ładnie. No, chodź. Wszystko zepsuliście! You ruined everything! That I love! Nie zabijajcie mnie! Tu ja tu let's play prowadzę.
Szczerze powiedziawszy, to chyba była jedna z najlepszych gier na MOVA. Musiałbym być cztery. Sorcerer's słyszałem, że jeszcze jest fajne. Sorcerer's Świat Magii. Albo szkoda, że nie wydali jakiegoś sequela z Tom. Z tym Wonder Book. To by też było fajne. Nie mam osobiście Wonder Booka. I nie planuję z dostaniem go. Bo nie ma na nim praktycznie ciekawych gier. Jedyne co mnie ciekawi to ten świat Harry'ego Pottera. A to chociaż... No można by się sprzeczać, że no nie będę kupował jakiegoś akcesorium dla innej gier. Dla innej gry, podczas gdy na przykład MOVA kupiłem tylko właśnie dla tej gry. Na PlayStation Move Heroes. O, i dostaliśmy kostium dla Clanka Clank Cowboy. Z Secret Agent Clank. Ta gra strasznie bardzo z kostiumami lubi Secret Agent Clanka. Jaki mamy czas? 26 minut. Zrobić jeszcze jakąś... Nie, no zobaczymy jakie mamy. Mamy... O, rzut dyskami, okej, okay, to mogę robić. Bo to trwa... To trwa szybko po prostu. Ta minigierka jest szybka, więc jest bardzo fajnie. Bardzo fajna, znaczy się. Więc nie widzę problemu, żeby ją zrobić. Rozwal klatki, zdobądź kibica. Zbierz cały zestaw. Gdzie tu jest śrubka? To jest pytanie. O, w sumie niedawno to ogrywałem sobie. Tak, pamiętam, niedawno sobie ogrywałem właśnie tą minigierkę, żeby sobie przypomnieć. Trochę. O, już w sumie chyba wiem, gdzie jest. Świetnie. Pominąłem jednego z kibiców. O. Jeszcze 9 klatek. Jeszcze 8 klatek. I właśnie mi się skończyło wszystko. Okej. Okay. Bierzemy tego. Kurde bele. Pójdę sobie do tamtego portalu. Cokolwiek tu jest. Tam nie ma nic! Dlaczego tam nie ma nic? Czemu tam nie było nic? Gra tu się kończy albo jak nam się skończy czas, albo jak nam się skończą kompletnie dyski na poziomie. Bo tu też nie mamy nieskończoność. Okej, to było proste. A to było easy. Okej, oje. Sterowanie. Kurde. Znowu nie mamy dysków. Kurde, ale... Gdzie jest? Jest złota śruba. Pewnie jest tam, w tym portalu, ale... Jeszcze trzy klatki. Jest w tym portalu, tylko że kurde, jak go aktywować? No to jest pytanie. Ja nic nie mogę z nim zrobić. Więc po prostu aktywuję zoni. Widzicie, mi czas tu przedłużę, więc to jest bardzo fajne. Jest tam jeden, czy teraz się włączy? Nie, oczywiście, że nie. Po co miałoby mi się włączyć? Teraz gdzie ci są? Gdzie jest ten ostatni? Znaczy ten ostatni to jest na pociągu, tylko... Muszę czekać na pociąg. Jest gorszy niż PKP. O, dobra, jest. I... Bang. Zdobyłem złoty medal. Nailed it! Szkoda tylko, że nie znalazłem tej złotej śruby. Jestem pewien, że coś jest z tym portalem. Ale... No trudno, nie dowie się. O, kolejny jakiś strój do Ratcheta. No ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczymy się w następnym, gdzie będziemy już albo kończyć Metropolis, albo już w takim drugim następnym będziemy kończyć. Sądzę, że jest tu już... No, może to trochę zająć, ale no... Sądzę, że... No w dwa odcinki się wyrobimy jeszcze z Metropolis. Będzie fajnie. A jak na razie, no, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Podłoże, no. Na razie i cześć. Pa, pa!
control!